13. kolejka piłkarskiej drugiej ligi. Już za chwilę na boisko stadionu przy ulicy Zgody w Katowicach wybiegną piłkarze miejscowego rozwoju Iznicza Pruszków. Z 14. Sebastian Olszewski, z 19. Rafał Kuliński, 6. Piotr Klepczarek, 8. Mateusz Długołęcki, 9. Dariusz Zjawiński, 13. Patryk Kubicki, ekipa z Pruszkowa, czyli na żółto-czerwono. Tak więc rozpoczynamy to spotkanie od długiego podania w wykonaniu graczy rozwoju. Starcie w środku pola. Gospodarze odzyskują piłkę. Płonka decyduje się na uderzenie z dystansu. Bardzo ładny strzał Michała Płonki. Bochenek. Dobre prostopadłe zagranie do Zjawińskiego. Będzie okazja i mamy 1-0 dla drużyny z Pruszkowa. Fantastyczne prostopadłe podanie. Wyszedł sam na sam Dariusz Zjawiński i oto w 7. minucie spotkania rozpoczyna się strzelanie bramek. Tymczasem dośrodkowanie Paszek w pole karne uderzał z 20. Marchewka do Zjawińskiego. Zjawiński już szarżuje na bramkę. Soliński broni jednak dobrze to uderzenie. Kończył sezon indywidualnie jako trener. Zagranie do Kubickiego. Jest na lewej flance skrzydłowy drużyny. Gości, mamy trafienie i 2-0. Dariusz Zjawiński wpisuje się po raz drugi na listę strzelców. Coś nieprawdopodobnego, co teraz zrobili defensorzy rozwoju Katowice. Chyba zderzyli się ze sobą w polu karnym. Zagranie do Zagórskiego. Ten przejmuje piłkę w polu karnym, oddaje ją do Zjawińskiego. Nie ma gola. Tarnowski płasko, ale niecelnie. Rusza rozwój, Mońka, bardzo dobre podanie, jest Warzywka i nie ma gola. Kapitalne teraz prostopadłe zagranie. Zmienili chyba też troszeczkę ustawienie gospodarze. Wcześniej grali z zawodnikami wahadłowymi. Teraz wygląda na to, że to jest takie 4-5-1. Tymczasem mamy kolejną bramkę dla drużyny gości. 3-0. Trzeci cios na początku tej drugiej części spotkania. Mateusz Długołęcki wpisuje się na listę strzelców. No i to można powiedzieć jest już knockout. Łączek teraz próbuje uruchomić długim podaniem Mońkę. Na prawej stronie jest gol! Jeden gol dla rozwoju. W 52. minucie spotkania. No teraz świetnie to rozegrali piłkarze z Katowic. Przetransportować piłkę w pole karne. Kuliński, będzie okazja, miał piłkę jak na tacy. W tej sytuacji Marcin Kowalski. Koniec tego spotkania. Rozwój Katowice przegrywa 1-3 na swoim stadionie ze Zniczem Pruszków.